Siemanko, jestem Lucek, a to jest Driver San Francisco, bonusowy odcinek z tej gry, bo jeszcze jest tu sporo pojazdów do odblokowania i chciałbym je wszystkie sprawdzić. Znaczy, może większość. O, Gulia TZ2, to musi być coś starego. Jakiś stary samochód. Nieważne, moi drodzy, pokazał się pod przejściu całej gry samochód nowy Zonda Cinque. Cinque. Ale muszę coś tutaj ukończyć. Pościg 4. Co to może znaczyć? Czy 4 pościgi muszę ukończyć? Czy pościg o numerze 4? Nie wiem, nie mam pojęcia. Pokazały się też nowe samochody. Jeszcze mam sporo do blokowania tutaj, słuchajcie. Czy to jest... Nie, to jest 33, R33. To jest taki jak... Nie, tu go akurat nie ma, ale ja już nim chyba jeździłem w tej grze, on po drodze chyba jeździ, tak mi się wydaje. Range Rover Roof. Wow, od tego kupiłem, pamiętacie? Koksu niezły. RT12, Coupe, Spider. Nie, Spidera sobie... Wow, bierzemy. Szkoda, że tu koloru nie można wybrać, ja bym wolał tą kobrę mieć niebieską, no ale dobra. I tak, weźmiemy sobie tą kobrę i sobie myślę, że pojedziemy coś. Znaczy jakieś wyzwanie czy tam coś, nie wiem. Najpierw sobie nią trochę pojeżdżę. Oh, ja pierdzielę, ale słuchajcie, na dwozie tego auta to jest absolutnie majstersztyk. Ja nie wiem, czy wy kojarzycie, ale mi przynajmniej ten samochód się kojarzy z takimi starymi wyścigowymi autami. Bodajże nawet formuły. Takie kiedyś były właśnie zaokrąglone te nadwozia. I ja nie wiem, mi się wydaje, że twórcy tego samochodu właśnie czerpali z tych modeli. Jeśli chodzi o wygląd właśnie nadwozia. To jest absolutnie coś niesamowitego. Chciałbym kiedyś się takim autem przejechać, ale podejrzewam, że jest niewiarygodnie drogie, no bo to jest unikat. To jest unikat. Taki wóz. Znaczy, ja widziałem coś podobnego, tylko to nie była kobra. Bodajże możecie to zobaczyć na jednym moim wideo ze zlotu klasyków. I tam był bardzo podobny wóz. Tutaj jechał McLaren SLR, zobaczcie. Fajnie teraz wozy po drodze jeżdżą. No, ale w każdym razie na tym zlocie klasyków możecie zobaczyć coś podobnego do tej kobry. To nie była ta kobra, ale coś podobnego. Okej. I tak, co my mamy tutaj do zrobienia? Tutaj coś jest. Czy to będzie pościg? To będzie jakieś wyzwanie. Wyzwanie, niebezpieczeństwo. Co to może... No dobra, jedziemy. Teraz punkty te nas nie obchodzą. Ile tu zarobimy. Chodzi o to tylko i wyłącznie, żeby się dobrze bawić. No mam nadzieję, że będę jechał swoim autem. Zajebiście nie będę jechał swoim autem. Jedziemy Pontiaciem Solstickiem z tym wielkim spoilerem z tyłu. W tej grze jest to samochód przygotowany na drifty. Zresztą każdy samochód w tej grze to samochód driftowy, bo praktycznie każdym da się bardzo fajnie driftować. No, może poza wyjątkiem niektórych przednionapędowców. Mam tu na myśli te słabe przednionapędowce. One są już takie trochę gorsze. Ale nie poddajemy się. Dobrze. Musimy tu rozwalić oczywiście po drodze wszystkie znaki. A raczej... ja wiem, to są jakieś plakaty z... dwunogi z plakatem, z jakimś chyba nocnym klubem, bo tak widzę, że na różowym tle jest jakaś babka, która się gdzieś tam wygina, więc podejrzewam, że to jest jakiś nocny klub albo coś w tym rodzaju. A sporo tych plakatów, znaczy no, plakatów mamy do rozwalenia. Mam oczywiście nitro, no to nitro jest tutaj takie trochę sobie dziwne. Nie mamy tych NFS-owskich płomieni z rur wydechowych, dlatego no, fani NFS-ów mogą czuć się tutaj trochę zawiedzeni. Zrobimy sobie, myślę, że ze dwa wyzwania. Nie chcę was za długo trzymać w tej grze. Będziemy sobie tutaj na chwilę po prostu wbijać i robić coś ciekawego, kupować nowy samochód i tak dalej. Chciałbym odblokować w końcu tą Zondę Cinque. Ja widziałem, że ona naprawdę nieźle koksiła, jak był jakiś tam pojedynek w którejś misji, gdzie musiałem się z nią ścigać przez praktycznie całą mapę gry. I no, naprawdę nieźle jeździła, chociaż gdzieś się tam rozwaliła, pamiętam.
Tak, średnio to jej wyszło. Okej, wyzwania policyjne. Nie wiem, które. Czy one są jakoś oznaczone? Sprawdźmy. Ochrona shiftu. Zobaczcie, one nie są w żaden sposób oznaczone, więc podejrzewam, że to chodziło o liczbę wyzwań policyjnych, jakie musimy jeszcze zrobić, by odblokować Zondę Cinque. Także moi drodzy, musimy chronić. O Boże, nienawidzę tego. Musimy chronić ten wóz pancerny. Znaczy nienawidzę. Lubię się zderzać i w ogóle. Ale tych samochodów jest tu zdecydowanie za dużo i za dużo długo to trwa. Zobaczcie, ile tu mam czasu. A nie, w sumie niecałe 2 minuty zostały, czyli ogólnie 2 minuty musimy pilnować tego samochodu. A wcześniej było to, no już w tych takich wyzwaniach kończących grę, były to nawet 4 albo 7 minut musieliśmy bronić danego tam pojazdu opancerzonego, także to już było nużące. No ale w tym wypadku może nie będzie tak tragicznie. Za dużo mówię, co? Więc skupmy się na grze. I chodź tu, dziadu. Bo! Już kurczę, szkoda, że takie. Aha, pamiętam ten mój patent na rozwalanie tych pojazdów, żeby nie oglądać się tego w osłonionym tempie, jakby. Uwaga, i to robi się tak. Bo! I dzięki temu nie ma tej takiej przerywnikowej cutscenki. Możemy to oglądać jakby z trzeciej osoby. Ops, ops, ops. Myślicie, że tym trafię, dziadem? Wow, skumajcie! Boczne uderzenie. Świetnie, bierzemy tego dziada i. Wow, pięknie. Dobrze, tutaj coś mamy dalej. Ten jedzie z naprzeciwka. I co to? Jaki traktor wielki. Dobra. Bach! Ekstra! Teraz tu. Okej. Tu mam jakiegoś suwa. Pięknie. Ile jeszcze tych minut? Jeszcze minuta, ale to szybko idzie. Trochę za bardzo oddaliłem. Okej. Tu coś jedzie z naprzeciwka. O, proszę bardzo, mamy holownik. Holownik jest ciężki jak cholera. Bach! Ekstra. Teraz taki zrobimy speed crash. I od razu następny. Myk. I myk. Oh yeah. I o, myk. Uwaga, zderza się? Zderza. Specjalnie powiedziałem zderzą, żeby nie było. Wiem, że mówi się zderzą, ale zderza jest śmiesznie. Tutaj mamy kolejnego gościa. Z przeciwka jedzie jakiś Chevrolet. Bach, elegancko. Tak to się robi w Polsce. Pyk. I właściwie nawet nie musimy tego takiego zderzającego skilla używać, bo i tak te samochody wystarczy, że się dotkną i już się rozwalają. Co tu jeszcze mamy? Tu coś jest. Uwaga. Bach, pięknie. Okej, zostało mi tylko kilku do rozwalenia już. Kończy się, cholera, kończy się powoli czas. A myślę, że tym jakoś go rozwalę i bach! Dobra, ale mam problem, bo tam kilku zbliża się do tej mojej ciężarówki. Zobaczcie. Oni są już tu naprawdę blisko. Zostało 9 sekund. I ale ładnie się wszyscy ustawili w rządku. A tu mamy autobus. Oh yeah. Bach! I bach! I shit. Pojechał. Dobra, może jeszcze jakoś się uda obronić. Bach! Wow, boczne uderzenie. Szkoda, że nie było potrójnego uderzenia wtedy tym autobusem, no ale trudno. Jeszcze zostało nam dwóch do rozwalenia, do uśmiercenia śmiercią natychmiastową i tragiczną. ACR, oj, przepraszam, ACR. Chodziło mi oczywiście o Vipera, który sobie tutaj jedzie. No man, uspokój się trochę, nie blokuj mi drogi. Próbuję uratować życie opancerzonej furgonetki, a ty mi w tym przeszkadzasz, piękny Viperku.
Okej. I tutaj. Uwaga. No i gdzie ty jesteś, koleś? Tu się schowałeś. Proszę bardzo. Poczęstowałem cię ładnym kraszem. Dobrze. I ciężarówka ochroniona, osroniona. Na szczęście, bo no te misje, tak jak mówiłem, w końcowej fazie gry trwały dosyć długo, ale teraz było całkiem spoko, więc okej. Teraz tak. Bierzemy sobie kolejne wyzwanie policyjne. Odblokowałem jakiś nowy pojazd. W ogóle widzicie, że do kupienia odblokował się Challenger ten Tenera. Zniszcz ścigających się. To lubię. I mam nadzieję, że będę się ścigał moją kobrą teraz, czy będę jechał moją kobrą. Do odblokowania. O, właśnie ten Skyline R33 wersja Drift. Lecimy. Okej. Wow, tak jest, moi drodzy. Dobrze. Uwielbiam tą misję, to jest zajebiaszcze. Uwaga. 370. Wow, jaki duży ruch uliczny, skumajcie. Czujemy się tu po prostu jak na prawdziwych drogach San Francisco. Naprawdę. To jest niesamowita gra. Prawda? Czy nie? What the hell? Dobra, trzeba to inaczej załatwić. Ja, tu nie da się jechać pod prąd. Wracam do samochodu. Wow! Wracam do samochodu i spróbuję ich jakoś rozwalać. Dobra, jedzie za mną jeden typ. Poprzepycham się nim, z nim. What the hell? Dobra, zrobimy tutaj małego Matrixa. Uwaga. Oh yeah! Bo. What? Co on zrobił? Widzieliście to? O kurde, kogoś zmasakrowałem. Ja pierdzielę. Zrobimy mały kor. O, siebie zablokowałem. Cholera jasna. Dobra. Mamy tu jeszcze z przodu jakiegoś tira albo coś takiego cięższego. Tu jest coś. Ilo! Bo! Normalnie Matrix, co? Pamiętacie, w Matrixie też tak było, że mogliśmy. Znaczy, oni się tam przemieniali w tych takich ludzi, można powiedzieć, i atakowali tych takich ludzi, co się tam wkradli. No wiecie, o co chodzi. Bach! 300. Oh yeah! I boom! Wow! O ja pierdzielę. To jest mega zabawa. Gdzie oni są? Tutaj. Gdzie on pojechał w ogóle? Wow, prawie się rozbił. Dobra, tutaj taksówką trochę rozwalimy, myślę. Bach! Coś słabo to wyszło. Tu już właściwie mógłbym. O, zakorkujemy trochę. Jest! To się rozwalił. Skumajcie na to. What the hell? Co on tak. Widzieliście, jak wybiło tą ciężarówkę wielką z cysterną? Ta gra mnie zadziwia. Dobrze, z przeciwka teraz pojedziemy, bo dwóch jest już tak mocno osłabionych, że wystarczy ich tylko dotknąć. Wow! Kurde, z takiej czołowy dostać to już z samochodu nie powinno nic zostać. Albo jak w Burnout Paradise, taka harmonika powinna się zrobić. Dobra, zobaczmy. Ach, prawie. Uwaga. Wow! Pięknie! 370, taka piękna była. To chyba jeszcze wersja driftowa, bo z takim spoilerem bujnym. Oh yeah! Ile jeszcze zostało? O, zostałem tylko ja i jeden rajdowiec. I uwaga! Świetna jest ta gra, kurde. Ale zobaczcie, kto teraz za kierownicą siedzi. Jakaś laska. To co? No, wiem, że miałem jeszcze dwie przejechać, ale dobra, przejadę jeszcze jedną, bo normalnie tak mi się fajnie gra. Tutaj co mamy? Przetrwanie. Będę musiał omijać latające pojazdy. Dużo punktów się za to dostaje. Myślę, że będzie ciekawie. Czy ja będę jechał kobrą? Nie, tenerem będę jechał. Tak sobie, wolałbym kobrę. Dobrze. Ile muszę przetrwać? Minutę. Przetrwaj co najmniej jedną minutę. Okej. Będzie aż tak ciężko? Dam radę, spokojnie. What the hell? Może nie będzie tak łatwo. Kurwa, to ZL1 tam jechał. Wziął, pojeździł. A, dobra. ZL1 dużo fajniej się driftuje. O, tu znowu ZL1. No jaka piękna. Wow, to jest łatwe, już pół. Wow, już pół minuty.
się tutaj zmagam. Ponad pół minuty. Zaraz będzie minuta i 30 tysięcy za to dostanę. Wystarczy slalomy robić i jest spoko. O, o, korweta zupełnie poleciała. I bach. No i chyba tyle. 2-1. Koniec. I co? Mogę, nie mogę wychodzić z samochodu niestety. Teraz próbuję mnie dokończyć. Rzuca tymi pojazdami coraz więcej. Coraz częściej. Myślicie, że im więcej... Autobusem we mnie! Ja pierdzielę! Dzieliście to? What the hell? Co się dzieje? Oh man! Jedź! Znaczy już właściwie i tak wygrałem to. Wow. Widzicie to? Ja, dziękuję. Oj, nie dogonię go już chyba. Wow, nie, dobra, dogoniłem. Kurde. Kurweta, nie! Ja pierdzielę! Czy ten duży poleci? Nie, mały, okej, dobra. Ciężko, 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 ciężko. Już mój pojazd ledwo co żyje. Ale jeszcze żyje, jeszcze się trzyma. Nie! Okej, okej, okej. Ja pierdziel, jakie meteoryty! Deszcz meteorytowy! What? Fuck. Okej, okay, ale zobaczcie, jak długo się trzy... O, zniszczył mnie już. No ale nie dostałem więcej punktów. To lipa. Myślałem, że chociaż jakiś ten dostanę. Jakiś bonus czy coś. Nic, nie ma, nic. A co odblokowałem? Dobra, to już wiem. Challengera wiem, że odblokowałem, bo to odblokowałem, jak przeszedłem całą karierę. Co jeszcze? Nic? Dobra, a zobaczmy, co się zmieniło w tym garażu. Czy teraz są trzy wyzwania do odblokowania zondy, czy dalej jest to wyzwanie czwarte? Bo tak, nie. Uścig, ukończ pościg 4. Co to kuźwa znaczy? Nie wiem. No ale dobra, tak wyglądała moja rozgrywka dzisiaj w Driver San Francisco. Mam nadzieję, że wam się podobały te wyzwania, które pojechałem. Jeśli macie propozycje co do przyszłych wyzwań, które chcielibyście, abym ukończył, piszcie w komentarzach. Moim zdaniem te policyjne są bardzo, bardzo fajne i fajnie by było je po prostu wszystkie ukończyć. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.